Hej ludzie, witajcie z powrotem przy nowym Zagrajmy Wy! Tym razem zabieramy się za The Legend of Zelda Link's Awakening, remake na Nintendo Switchu. Faktycznie jest to remake gry z 1993, która była ekskluzywem dla przenośnej konsoli Nintendo, pierwszej ich przenośnej konsoli, czyli zwykłego czarno-białego Game Boya. Tak, ta gra, którą dzisiaj będziemy ogrywali, rzeczywiście w oryginale była czarno-biała. Potem w 98 pojawiła się wersja DX na Game Boyu Color, gdzież to dodali trochę więcej kolorów, dodali trochę więcej kontentu, które bardziej są dopasowane, te rzeczy, te nowe rzeczy, ten nowy content do właśnie tego, co Game Boy Color potrafił. I tam różne małe zmiany. I ta gra jest właśnie remake'iem tej ulepszonej wersji z kolorami. Ale mimo to, to wszystko, co tam mieliśmy na Game Boyu, oczywiście wymagało wiele wyobraźni. Niby co prawda widzieliśmy, co się tam dzieje i z czym to się wszystko je i tak dalej, co tutaj jest. Mamy Linka, mamy postacie, mamy różne itemy. Jednakże dużo trzeba było sobie też dopowiadać, wyobrazić, jak ci przeciwnicy na przykład mogliby wyglądać w bardziej realistycznym wyglądzie niż te kilka pikseli tam na Game Boyu. A teraz wszystko to, co było w tamtej grze, możemy zobaczyć, jak może wyglądać w rzeczywistości, powiedzmy. Co prawda też taki bardziej, mniej realistyczny styl graficzny, który tutaj mamy, jednakże można bardziej rozpoznać, co wrogowie będą mogli sobą przedstawić i te sprawy. To jest jedna z tych rzeczy, na którą najbardziej się cieszę w całej grze. Już trailery strasznie mnie nakręciły na tą grę i na tą serię. Będzie pięknie! Będzie pięknie! I jedna rzecz, o której warto by wspomnieć, zanim zaczniemy. Ten Let's Play tak jakby składa się z dwóch części. Ale nie musicie wszystkich oglądać, żeby móc w pełni się tą grą nacieszyć, by mieć pełne doświadczenie. Ale pomyślałem sobie, że dobrze byłoby porównać wersję DX z tą drugą zremikowaną wersją, którą mamy tutaj na Switchu. I dlatego kilka miesięcy temu, przed wyjściem Link's Awakening na Switchu, przed tym Let's Playem, nagrałem już również serię Zagrajmy Wy z Link's Awakening DX. Więc jeżeli jesteście chętni, może zobaczyć, jak ta gra kiedyś w oryginale wyglądała, ta wersja z kolorami na Game Boyu Color, to zapraszam albo do obejrzenia teraz w trakcie, gdy ta seria leci, albo że najpierw pójdziecie tamtą serię obejrzeć i później tu wrócicie. Albo można ją kiedyś też obejrzeć później. Ale ci, którzy chcą mieć porównanie i niekoniecznie będą sami grali, to myślę, że to całkiem dobre uzupełnienie. I dla mnie również było ciekawym przeżyciem przejście w przygotowaniu tamtej gry jeszcze raz, zanim to tutaj wyszło. Ale dobrze, zaczynajmy. Pierwszą nowością jest to, że możemy wybierać Hero Mode. Dostajemy tutaj podwójne obrażenia oraz nie dostajemy serc. Nie dostajemy leczenia z krzaków albo wrogów i tak dalej. Tylko przez eliksiry możemy się uzdrowić. Jest to oczywiście dla zaawansowanych graczy. Ja się za takiego, powiedzmy, uważam, jeżeli chodzi o Zeldy. Ale jest to Zelda w 2D, czyli niektórzy by powiedzieli, że te trudniejsze Zeldy to te w 2D. No i dodatkowo mamy tutaj Let's Play, więc wybierzmy klasyczny, normalny poziom trudności. To jest chyba okej. Tak jak na oryginalnym Let's Playu. I imię zostawmy Link. Aha! Co za ulga! Myślałam, że już nigdy się nie obudzisz. Tak bardzo miętosiłeś się na tym łóżku. Co? Zelda? Nie, nazywam się Marin. Musisz nadal mówić przez sen. Jesteś na wyspie Koholint.
Kocholin, powiadasz? Podążaj ścieżką na południe, by dostać się na plażę, na której cię znalazłam. Od kiedy zostałeś wyrzucony na brzeg, wiele paskudnych potworów pojawiło się w tamtym obszarze, więc bądź ostrożny, okej? W porządku, Marin. Na pewno nie jesteś Zeldą? No dobra, w tej grze akurat nie masz tak wielkiego podobieństwa do Zeldy. No jeżeli właśnie w oryginale można było zobaczyć, na stylu graficznym Link's Awakening były również gry Oracle of Seasons i Oracle of Ages. I tam właśnie występowała już Zelda. I tam właśnie Zelda miała dokładnie ten sam sprite, model postaci co Marin. No trudniej było to tam rozpoznać, ale tutaj już to bardziej wygląda jak ta Marin, którą znamy z artworków, z obrazków i tak dalej. Albo też ta Marin, którą znamy z Hyrule Warriors jako DLC Link's Awakening. Jedna z najwspanialszych postaci w całej serii. Jedna z najwspanialszych pań w serii. A co tutaj robi Mario, powiedzcie mi? No, Link, w końcu się obudziłeś. Nazywam się Tarin. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Co? Zastanawiasz się, skąd znam twoje imię? To dziwne, nieprawdaż? Cóż, zobaczyłem je tutaj z tyłu twojej tarczy. I tarcza też ma teraz bardziej dopasowany styl designu do tych tarcz, które mamy w innych Zeldach, po prostu Hylian Shield, co nie? I jak widzieliście, mamy tarczę wyposażoną na R, czyli możemy ją tutaj za pomocą wciśnięcia prawego, jakby to kurczę nazywać, tylnych przycisków na kontrolerze, obu przycisków R, możemy używać tarczy. W oryginalnym Link's Awakening było to trochę bardziej durne, bo nie było aż tak wiele przycisków na Game Boyu i no tam mamy możliwość tutaj też przypisania itemów do X i Y, no to tam niestety musieliśmy tarczę przypisać do jednego z nich i dlatego marnowaliśmy jeden slot zawsze na tarczę. I tarczę właśnie przez to nie mogliśmy zawsze mieć wyposażoną, gdy na przykład potrzebowaliśmy innych dwóch itemów i takie tam rzeczy. A teraz miecz i tarczę mamy wszystko na przyciskach, czyli tak jakby mamy dwa sloty, które możemy tylko na itemy, które tutaj będą się tak przy okazji znajdowały, wykorzystywać. I mamy zieloną tunikę. To jest już tak naprawdę wskazówka do tego, że zapewne będą tutaj elementy z wersji DX, gdzie to właśnie w pierwszej wersji Link's Awakening, gdzie były kolory, dodali też możliwość posiadania innej tuniki niż tylko zielona, niebieska i czerwona, i one prawdopodobnie będą tutaj gdzieś na tych slotach się pojawiały. Ale czy to oznacza, że można zdobyć teraz obie tuniki, że można zdobyć i czerwoną, i niebieską naraz? Bo właśnie w DX było to tak, że można było zdecydować się, że albo czerwoną, albo niebieską zdobywasz. Ale to wygląda jakby było trochę więcej slotów. No, zobaczymy, zobaczymy. Menu też wygląda dość podobnie do tego, co mieliśmy w Breath of the Wild, przynajmniej tutaj z ładowaniem i zapisem. I mapa, na której jeszcze zbyt wiele nie widzimy. Co prawda możemy już rozpoznać tutaj kształty, ale żadnych dokładniejszych opisów czy coś takiego. No, w porządku. Są tutaj jakieś nawiązania, easter eggi? Marin i Tarin to ojciec i córka. Można widzieć tutaj po zdjęciach wspólne. I jeszcze wielki obraz góry z tym ogromnym jajem, które wcześniej widzieliśmy. Co tutaj mamy? To jest jakiś piedestał na coś. Mówi Piranha Plant. Oh shit. Czyżby Amiibo Piranha Plant tutaj pasowało? Albo po prostu nawiązanie do Piranha Plant. Mam tu jeszcze czajnik, mamy tutaj w koszyku trochę Piranha Plant, a przynajmniej tak to wygląda. Albo to mają być grzyby z Mario.
No cóż, już może zauważyliście, jest tutaj trochę nawiązań do Mario. To jest właśnie jeden z głównych elementów Link's Awakening, co sprawia, że ta gra jest taka szczególna i własna wśród wszystkich innych gier, nawet tych w 2D. No, to jest o wiele cięższe niż ciężkie. Twoja aktualna siła nie starczy, żeby to podnieść. Nawet nie jesteśmy zdolni, żeby podnosić takie rzeczy. Trochę smutne, trzeba przyznać. Mamy co prawda tarczę, ale bez miecza daleko nie zajdziemy, powiedzmy. Mabe Village. W niemieckiej wersji ta wioska chyba nazywała się po prostu wioską Kocholind, dlatego też zawsze po prostu mówię na nią wioska albo wioska Kocholind, ale jest to po prostu cudowne miejsce. Nie tylko muzyka jest tutaj strasznie klimatyczna, zresztą jest w całej grze bardzo klimatyczna i te remake'i muzyczne i remiksy, które tutaj już teraz słyszymy i które jeszcze usłyszymy, już się nie mogę doczekać, co nam tutaj przygotowali. Po prostu jest jednym wielkim arcydziełem i ten styl graficzny, o matko boska, wygląda to trochę tak, wcześniej myślałem, że plastelinowo, ale to bardziej taki plastikowy, zabawkowy wygląd. Z początku, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, zdecydowanie byłem w szoku, bo nie tak wyobrażałem sobie remake Link's Awakening, że tak właśnie taki zabawkowy styl będzie i te sprawy. Taki bardzo uroczy, chibi, jakby to nie nazywać. Ale z czasem przyzwyczaiłem się i muszę teraz powiedzieć we finalnej wersji, że to wszystko było już w gameboyowej wersji tak naprawdę. To wygląda idealnie jak gameboyowa wersja. Te oczy, te modele, to jakby przetłumaczyć rzeczywiście modele z Game Boya na to tutaj. Tak jakby już wtedy wyobrazili sobie taki zabawkowy styl. Nie tak jak w The Minish Cap, albo A Link to the Past, albo A Link Between Worlds. No co prawda przypomina to już tą ostatnią, najnowszą Zeldę w 2D, która była na 3DS-ie, A Link Between Worlds. Tylko tak bardziej właśnie trochę tego plastikowego, połyskowego, plastikowego wyglądu tutaj jest. Trochę ta optyka jest nieco bardziej urocza. Ale jestem bardzo fanem tej gry. Tym bardziej, znaczy tego stylu w tej grze, bo idealnie to pasuje właśnie do Link's Awakening. Przy którejkolwiek z innych Zeld można by się bardziej tutaj kłócić i gorzej przyzwyczaić, ale z czasem dowiemy się jeszcze, dlaczego tak bardzo to pasuje. Jest to w końcu taka Zelda, która jest bardzo, bardzo inna od wszystkich pozostałych. To dlaczego miałaby się nie wyróżniać również w stylu graficznym? Chociaż teraz, kiedy to widzę, to też bardzo bym chciał zobaczyć ten styl graficzny na Oracle of Seasons i Oracle of Ages. No, żebyście się nie zdziwili. Jeszcze więcej Mario. To jest ta specjalna rzecz tej gry. Mówili, że mamy iść na południe? Słyszałem, że jeżeli zabraknie ci serc, to lepiej, żebyś poszedł odnaleźć wielką wróżkę. Dlaczego? Nie mam pojęcia, jestem tylko dzieckiem. Tak, dzieci służą jako tutorial. Słyszałem, że jeżeli wciśniesz minus i spojrzysz na mapę wyspy, nie tylko to, możesz również zostawić znaczniki na niej za pomocą A i przypominać sobie rzeczy za pomocą X. Ale nie rozumiem, co to wszystko znaczy. No tak, oni nie wiedzą, co to znaczy. Nie wiedzą, że Mister Tutorial mówi przez nich tak naprawdę. Oktoroki cholerne, a ja nie mogę nic z nimi zrobić, oprócz blokowania ich uderzeń. Dobra, mogę je też trochę tak odbijać. Octoball! Moja ulubiona gra. Zawsze z kolegami gramy sobie w Octobola. Wyobraźcie sobie multi na Link's Awakening i tak odbijanie cały czas tarczą przeciwników. Idealnie wbity.
Więc jesteś młodzieńcem, do którego należy ten miecz. Teraz rozumiem, dlaczego te potwory zaczęły ostatnio zachowywać się tak agresywnie. Dzielny młodzieniec przybił, żeby obudzić wieczną rybę. Powiadają, że nie możesz opuścić tej wyspy, dopóki nie obudzisz wiecznej ryby. Powinieneś teraz ruszyć na północ, do tajemniczego lasu. Będę tam na ciebie czekał, Tylko nie znowu sowa. Ale nie martwcie się, ta sowa w Link's Awakening jest znacznie przyjemniejsza niż ta z Ocarina of Time i Majora's Mask. Nie gada po prostu tyle, a jak gada, to jest przydatna. Znalazłeś swój miecz. Musi być twój, ponieważ jest na nim wygrawerowane twoje imię. Możesz używać teraz miecza za pomocą B. Ale zadowalający jest ten dźwięk. I ogólnie to machanie. Możemy normalnie atakować i możemy też przytrzymać, żeby zrobić piruet. I teraz nawet te kolczaste stwory są... No... Nic nie mogą nam zrobić. My jesteśmy im groźni, tak jakby. Jak ja strasznie lubię połysk na... No co... Jak można to nazwać? Na skórach? Na skórach oktoroków? Strasznie fajnie wyglądają na tym stylu. Ale to będę mówił jeszcze przy wielu wrogach, prawda? No i o wodzie też będę przecież cały czas tak mówił. I te kwiaty, tak kocham ten styl. Z początku, kiedy to zobaczyłem, myślałem sobie, że no nie, wolałbym zobaczyć grę tą na stylu takim, jaki miał Link Between Worlds, ale... Albo nawet Minish Cap, taki bardziej anime styl jak w Minish Cap, to byłoby też coś. Ale lepiej tak naprawdę nie mogliby tego zrobić. Ludzie, którzy wymyślają te rzeczy u Nintendo, no, wiedzą, co robią, powiedzmy. Tu mamy małpiszona, któremu aktualnie nie możemy nic zrobić. On rzuca w nas kokosami, które możemy przynajmniej rozwalać. Ej! Jeszcze cię dorwę. Tutaj na plaży jeszcze nie mamy aktualnie możliwości zrobienia zbyt wiele. Ale ktoś tutaj mieszka, zobaczmy, odwiedźmy go. Zwierzak. Krokodyl w kapeluszu. Coś tu jest nie tak. To jest kraina deszczowców. Witaj w domu Soliego o banana. To jest lepsze imię niż Roy O'Bannon. Jestem Sally. No, znaczy Sale albo Seir, ale ja będę mówił chyba na niego Sally. Nie, chyba tak jest najlepiej. Jestem Sally, a to jest mój dom. Swoją drogą, moje hobby to zbieranie rzadkich i niezwyczajnych puszek jedzenia. Mój brat jest artystą, więc chyba dziwne hobby są u nas rodzinne. Spójrzcie na niego, na jego łóżko. Taki leżak tutaj z palmami i skórka od banana oczywiście, a tutaj woda. W oryginale to było zajebiste. W oryginale po prostu był tutaj taki... kwadrat, gdzie była woda, a po środku było po prostu zwykłe łóżko. To o wiele bardziej pasuje, ale tam to świetnie wyglądało. Czyli ten gość lubi banany i zbiera puszki. Może nam się to kiedyś przyda. Ale już zauważyliście, że coś jest nie tak i że ta wyspa ogólnie jest czymś nadzwyczajnym. W Zeldach zazwyczaj nie ma czegoś takiego jak gadające krokodyle. Nie ma też postaci z Mario. Bo co miałby tutaj robić Mario, który nazywa się Tarin? Co tutaj robi Bow Wow, czyli Chain Chomp? To jest tak jakby wyspa, która działa na swoich własnych regułach. Ale kto wie, może jeszcze z czasem dowiemy się, co się tutaj odwala. I dlaczego ta wyspa tak jakby jest, no powiedzmy, czymś, co łączy dwa światy Mario i Zeldy? Bo poza tym to tylko w Smash Bros. Te dwie serie się spotykają. A woda tak pięknie wygląda. Coś, co mi przeszkadza aktualnie, do czego jeszcze się aż tak do końca nie przyzwyczaiłem, jest to, że na rogach ta gra jest taka bardziej trochę niewyraźna.
że tylko środek jest wyraźny, a reszta już nie. Będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale... No cóż, chodźmy jeszcze do biblioteki. Ta książka wygląda tajemniczo. Jako jedyna ma trochę inną okładkę. Mroczne sekrety i tajnice Koholint. Czy chcesz przeczytać? Tak. Co to? Nie możesz przeczytać tego malusieńkiego pisma bez odpowiedniego szkła powiększającego. Ale gdzie miałbyś takie zdobyć? Może jeżeli pomożesz kilku osobom, to oni... jeden z nich da ci może szkło powiększające? Ta książka jest bardzo ważna, dlatego pokazuję wam ją już na początku. Zapamiętajcie ją. A ta książka, którą widzimy tutaj na górze, ona też jest ciekawa. Ona została dodana w właśnie wersji DX Link's Awakening i będziemy musieli znaleźć jakiś sposób, żeby zdjąć ją z tej biblioteczki. To jest biblioteczka. Co? Już o tym wiedziałeś? Okej. Panie narratorze, co ty wyprawiasz? Tam na górze jeszcze znowu to jajo. Nawet Link nie zauważył tak jakby tej księgi tam na górze. My mamy przewagę, biorąc pod uwagę, że bierzemy wszystko z innej perspektywy. A teraz pierwsza rzecz, którą standardowo robi się w Link's Awakening, kiedy się ma miecz... Wskoczyć do studni! Mała, to... nie bolało. I tak szybko można zdobyć pierwszy kawałek serca. Dla tych osób, których jest to pierwsza Zelda, którą widzą, kawałki serca to są... widzicie na górze, że serca są naszym życiem. Mamy na początku gry 3 serca. Będziemy zdobywali w kluczowych momentach, w... no po pokonaniu bossa zazwyczaj, jeden cały zbiornik serca. Jeden zbiornik serca dodaje jedno życie, jedno serce tak jakby. A kawałki serc to jest właśnie coś, co gromadzimy tutaj. Widzicie teraz, że mamy jedną ćwiartkę całego serca. Zawsze, gdy zdobędziemy 4 części serca, zdobędziemy cały jeden duży zbiornik serca. I przez to dostajemy też w taki sposób nowe życie. Dodatkowe życia. I jak chyba już wspomniałem wcześniej, jedyne co wiem, że w tej grze jest nowe, to to, że jest tutaj więcej kawałków serc. A przynajmniej kolega mi tak mówił. Nie wiem, czy kłamał, czy coś, ale możliwe. Możemy się spodziewać, że są tutaj te rzeczy z... które były nowe w wersji DX, biorąc pod uwagę, że mamy różnokolorowe tuniki. A przynajmniej domyślam się, że tak będzie. Ale gra raczej będzie miała też inne własności. Własne nowości, które są ekskluzywne dla tej części. Jak tutaj sprawdzimy tarczę, możemy właśnie też zobaczyć, że nasze imię rzeczywiście jest tam napisane na niej. A zielona tunika jest, no, naszego ulubionego koloru i trochę jest... jest zblakła, powiedzmy. Niby powiedziano nam, żebyśmy ruszyli do lasu, ale chciałbym się tutaj rozejrzeć jeszcze trochę po wiosce. Najpierw do mojego ulubionego dziadka Ulriry chodźmy. Odwiedźmy tego starego... capa chciałem powiedzieć, ale spójrzcie, jak słodko on wygląda, ten czerwony nos i te chmurzyste zbroje. Te chmurzyste wąsy. Wygląda jak taki bóg chmur. Jakby to powiedzieć? Proszę, zadzwoń. Z zewnątrz. Wygląda na to, że staruszek Ulrira jest bardzo... wstydliwym gościem. Gdy spotyka się go w gdy spotyka się go osobiście. Widzicie tutaj telefon, okulary i książkę. Można by powiedzieć, że ta książka jest poradnikiem do gry. Dlaczego Ulrira jest taki ważny i dlaczego mówi nam, żebyśmy do niego zadzwonili z zewnątrz? Może jego żona nam coś powie? Babunia, yahoo! Yahoo! Mam się dobrze, a ty?
Najwyraźniej jest też krewną Apollo Justice, skoro mówi, że ma się dobrze. Ten telefon, który widzimy tutaj, bardzo przypomina to, co było na stole u Riri, prawda? No więc, sprawy mają się tak. Po całej grze, po całej mapie gry, będą porozrzucane takie domy w drzewie z telefonem na górze. Możemy tutaj wchodzić i tak jakby zadzwonić na Nintendo Hotline, żeby dowiedzieć się, jak przejść dalej. Tutaj możemy zdobywać sobie wskazówki. I jak zadzwonimy, to oczywiście kto odbiera? Bring, bring! Hej, to ja, Ulrira! Zapytaj mnie o wszystko na tej wyspie. Jeżeli się zgubisz, to zadzwoń do mnie. Wiesz, jest ta biblioteka w wiosce. Możesz tam być może znaleźć dobre i przydatne informacje. Pogadamy później. Klik. I czasem opłaca się nawet, jeżeli wie się, gdzie iść, tutaj zajrzeć i zobaczyć, no, co takiego Urira ma do powiedzenia. Może jakiś fajny, sympatyczny tekst. Urira jest moim ulubionym gościem w tej grze. On jest świetny, nie tylko z designu, ale też telefonaty. I to, że właśnie na odległość jest bardziej taki otwarty i bardziej do przodu, a gdy spotyka się go w osobości, dlaczego tak dziwnie to wypowiadam? Gdy spotykasz go osobiście, to wtedy jest po prostu taki wstydliwy. Nie wie, co powiedzieć, nie wie, jak się zachować i... no, nie radzi sobie z kontaktem międzyludzkim, jeżeli jest bezpośredni. A przez telefon to koks. Tak jak dzieci w CSGO. Ale to jest akurat co innego, bo... on jest sympatyczny. Podoba mi się wygląd tego... drzewa właśnie w środku, fajnie to zrobili też. I mamy tutaj też lisa. Zawsze lubiłem tego lisa. I mamy też kurę. No. Mamy nawet więcej lisów, tak przy okazji. Ale zanim pójdziemy do lasu, chciałbym jeszcze tutaj wejść. Czy mam wystarczająco pieniędzy w ogóle? Nie, mam 8 rupii. No to nie ma co tutaj wchodzić aktualnie. To spróbujmy trochę zdobyć sobie teraz pieniążków, bo potrzebuję tylko 2 rupii tak naprawdę. I tak, jako że jest to Zelda w 2D, to każdy krzaczek musi zostać ścięty. To jest jeszcze jedna z tych gier, gdzie rzeczywiście frajdę sprawia ścinanie każdej trawy. Bo kto wie, może zdobędziesz rupie i jest tutaj też dużo właśnie takich traw, które można badać. Nie wyobrażacie sobie, ile frajdy mi to sprawia. A tak przy okazji, to właśnie w tym miejscu jest bardzo interesujący item, który warto zdobyć. Mianowicie muszla. Znalazłeś tajemnicą muszlę morską. Ale co z nimi zrobić? No właśnie. Na całej wyspie Koholint będziemy znajdowali takie właśnie... takiego rodzaju... muszle. I gdy będziemy mieli odpowiednią ilość, będziemy mogli je wymienić na pewne niespodzianki. Nie wiem, czy będą to te same niespodzianki w remake'u jak w oryginale, ale i tak nie będę wam zdradzał, jeżeli nie znacie gry. Wszystko w swoim czasie. Ale w końcu mogę wejść teraz tutaj i to jest budynek minigierki Trendy Game. Widzicie tą łapę? Polega to na tym, że sterujemy tą łapę i próbujemy sobie nagrodę wyciągnąć. Moglibyśmy drugą tarczę wyciągnąć, albo rupię, albo kawałek serca, albo lalka Yoshiego. Ile jeszcze tego Mario? 10 rupii, Trendy Game, he? Okej, dziękuję ci. Jestem pod wrażeniem, jak fajnie... na stylu graficznym tego gościa wzięli. Różowe okulary i ten szpiczasty nos. Cudownie. Wygląda jak trener Pokémonów z pierwszej generacji na Game Boyu, też taki podobny. Potrzebujemy lalkę Yoshiego, po to tutaj jestem. Chyba się nie uda. chyba nie wyjdzie. A! Ah!
się wywrócił. Wow, zmarnowane. Ale mam jeszcze 11 rupii, to mogę jeszcze raz zagrać. Po kawałek serca, kiedy indziej przyjdziemy. Nie! Tak. Tak, czekaj. Mogę zdobyć jeszcze rupie. Oh shit. O nie, ona się rusza cały czas. No, o nie. No tak to też może wyjść, ludzie. Tak to też czasem wychodzi. Nawet nie mam za co, mój drogi. Całe nic. Mój Boże. To wrócę tutaj kiedy indziej. Ale przynajmniej wiecie, że można tutaj zdobyć coś takiego. Ludzie, najwyższy czas zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Oby mój lekko przeziębiony głos aż tak bardzo nie stał na drodze do miłego oglądania tego filmu. W następnym odcinku zwiedzimy dalej wioskę Koholint i pójdziemy do lasu. Może zdobędę wystarczającą ilość rupii jeszcze, żeby jeszcze raz zagrać i tym razem wygrać. Kto wie? Na razie. Cześć.